okolicach Krakowa znajduje się wiele ciekawych miejsc do spacerowania. Nasz wybór padł na Dolinę Mnikowską i wąwóz Półrzeczki. Samochód zaparkowaliśmy na przykościelnym parkingu w miejscowości Mników. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1384. Wieś położona jest na południowej krawędzi Garbu Tęczyńskiego u wylotu Doliny Sanki. Dolina Mnikowska to krajobrazowy rezerwat przyrody utworzony w 1963 roku, zwany też Małym Ojcowem. Znajduje się na terenie Tęczyńskiego Parku Narodowego. Jest jednym z najbardziej malowniczych na Jurze. Obejmuje wąwóz w dolinie niewielkiej rzeki Sanki. Idąc ścieżką przed siebie, jesteśmy coraz bardziej zauroczeni tym cudem natury. Jedna z legend mówi, że król Zygmunt August przywiózł w to romantycznie piękne miejsce swoją ukochaną żonę Barbarę Radziwiłłównę. Pośrodku rezerwatu znajduje się polanka, a we wnęce skalnej ołtarz z obrazem Matki Boskiej Skalskiej. Obraz namalowany przez Eliasza Radzikowskiego w 1865 roku. Na polance znajdują się ławki dla turystów, zwykle zatrzymujących się tutaj na odpoczynek i chwilę modlitwy. 27 kwietnia 1952 roku kapłan Karol Wojtyła podczas jednej ze swych wycieczek pieszych stanął u stóp Matki Bożej Skalskiej i wraz z wiernymi odmówił nieszpory niedzielne. Dla upamiętnienia tamtego wydarzenia corocznie w ostatnią niedzielę kwietnia odbywa się msza święta inaugurująca rozpoczęcie sezonu turystycznego na szlakach papieskich. Krajobraz tworzą porastające ściany wąwozu i dolinę rzeki Lasy oraz naskalne murawy. W dolinie można spotkać liczne gatunki roślin chronionych, w tym naparstnicę zwyczajną, buławiaka czy konwalię majową,
Jedną z osobliwości doliny są stare okazy kwitnącego bluszczu. W jaskiniach zamieszkują liczne nietoperze. Przez dolinę prowadzi nas ścieżka turystyczna i rowerowa. Największym atutem tego pięknego miejsca jest sama natura, która sprawia, że czujemy się w pełni zrelaksowani i zadowoleni z odbytego spaceru. Skały są tutaj dobrze odsłonięte, wkoło cisza, śpiew ptaków i szum potoku. Chociaż co pewien czas słychać przelatujące samoloty, niedaleko jest lotnisko Balice. Po prawie 2-kilometrowym spacerze przez dolinę opuszczamy w tym miejscu rezerwat i kierujemy się w stronę zabudowań. Wydeptaną ścieżką lekko pod górę skręcamy i zatrzymujemy się na chwilę przy Jurajskich Skałach. Znajdujemy się na parkingu zorganizowanym dla turystów zmotoryzowanych, którzy pragną odwiedzić Dolinę Mnichowską. My przechodzimy przez parking i kierujemy się do wąwozu Półrzeczki. Na widocznym skrzyżowaniu z parkingu skręcamy w prawą stronę. Przechodzimy koło malowniczo wyglądającej chałupy i idziemy prosto. Wąwóz wyżłobiony w skałach wapiennych. Znajdują się tu liczne ściany skalne, na których można spotkać amatorów wspinaczki. Dnem wąwozu płynie strumyk wpadający do sanki. Zbocza wąwozu porośnięte są lasem, głównie buczyną. Jest to urokliwe miejsce, szczególnie jesienią oraz wczesną wiosną. Mając odrobinę szczęścia i zachowując się cicho, możemy spotkać w lesie sarenki. Byliśmy tak samo zaskoczeni i spłoszeni tym niecodziennym, bliskim spotkaniem.
Naszą ciekawość wzbudziła duża polana bezpośrednio przylegająca do autostrady A4 Kraków-Katowice. Na polance przy drzewie stoi duża drewniana drabina. Chodzimy na nią, by zobaczyć krajobraz dookoła. Maszerujemy z krajem lasu tuż przy autostradzie. Ta okrągła, duża kula to stacja radiolokacyjna dla lotniska Balice. Spacerując po zabierzowskich lasach, oglądaliśmy ją z bliska. W tym miejscu z leśnych pniei chodzimy na drogę asfaltową, którą będziemy szli do miejscowości Miników. Opuszczony obiekt wojskowy, taką informację otrzymaliśmy od mieszkańca z tutejszej miejscowości. Przechodzimy drogą asfaltową przez wieś, kierujemy się w stronę kościoła pod wezwaniem świętego Alberta, gdzie na parkingu mamy pozostawiony samochód. Powoli kończymy naszą niedzielną wyprawę do Doliny Mnikowskiej i wąwozu Półrzeczki. Przeszliśmy spacerkiem około 7 km. Polecamy i zachęcamy wszystkich turystów i nie tylko, by odwiedzili te niebotycznie piękne strony Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Żegnamy się, do następnego zobaczenia na szlaku.